Cześć, witam Was serdecznie. Minęło 3 dni i znowu jesteśmy w Tatrach. Mamy 11 listopada. Standardowo asfaltem w kierunku Morskiego Oka, ale na wysokości wodogrzmotów odbijamy do Doliny Pięciu Stawów. Mamy dzisiaj w planie troszkę się powspinać na zamarłej Turni. Oczywiście, jeżeli za dużych kolejek nie będzie i warunki na to pozwolą. Przed nami, tam u góry, już niestety schowała się za las Świstobach Kopa, przez którą ostatnio przechodziliśmy do Piątki, a teraz już normalnie szlakiem od wodokmotów idziemy. Dotarliśmy pod próg doliny. Tu pod nami, nad nami widać Świstową Kopę, a raczej jej opadającą ścianę na północ. No i będziemy podchodzić czarnym szlakiem do schroniska. I prawie wdrapaliśmy się pod schronisko. Został nam tutaj ostatni trawers czarnym szlakiem i wchodzimy do doliny. O, dzisiaj podejście tutaj na ciężko, pełny plecak szpeju, więc zadyszka jest niezła. Przemierzamy kolejny raz Dolinę Pięciu Stawów wzdłuż Wielkiego Stawu. Po prawej stronie kozi wierch. Będziemy początkowo podchodzić szlakiem na poziom przełęcz żółtym, aby potem odbić na lewo pod zamarłą Turnię. Wygląda, że warunki będą sporo lepsze niż w niedzielę. Co prawda troszkę wieje, ale nie tak jak wtedy. W tym momencie słonko bardzo fajnie świeci, jest ciepło. Mamy około godziny 10, także lecimy. Dotarliśmy do rozwidlenia szlaku na kozią przełęcz. Będziemy podchodzić do góry. Na przełęcz według szlaku godzina 20. I w środku ujęcia mamy już zamarłą Turnię. Na razie nikogo tam nie widać na ścianie. Być może ktoś dopiero startuje, a może nikogo nie ma. W każdym bądź razie sucho i słonko, więc będzie fajnie. Widzimy się pod ścianą. Dotarliśmy pod ścianę. 3 zespoły są. Trawersujemy sobie naszych lewych wrześniaków w tym momencie, bo nie ma tam nikogo, a zależy nam na czasie jednak. Wychodzimy sobie ten pierwszy fragment, bardzo prosty. Michał wystartował z pierwszego wyciągu. Pogodę mamy dalej fajną. Jest cieplutko. Także dzisiaj ilość ubrań póki co jest nieprzydatna. Cisza i spokój. Gdzieś śmigłowca albo szkolenie ciągle trwa. Kręcą się tutaj koło nas. A Michał już z drugiego wyciągu wybiera Magdę do góry. No i zaczynamy tutaj takim prostym terenem. Póki co w butach podejściowych. Tam powyżej ten taki moment kluczowy jest za 4. Zobaczymy, jak się go ta też w butach podejściowych, to też go tak
sobie przejdę. Tak, i tu jest ten fragment, gdzie mamy wycenę 4. Sporo stopni i tak mamy. Cieplutko. Chał wystartował w kolejny wyciąg. Lampę mamy cały czas. Można w stroju kąpielowym. To już będzie prosto, nuda. To startujemy sobie w kolejny wyciąg. Takim tutaj zacięciem. Droga bardzo ewidentna. Podchodzę sobie po dewiciuszkach.
No i kolejne stanowisko. Jak to wypina na tych biegach? Jedną ręką się podciągasz, a drugą wypina. Tak jest. No i Michał na starcie ostatniego wyciągu. Idziemy wariantem po prawej stronie tego filara tutaj, czyli czwórkowym terenem. No i zrobimy sobie zjazd do szlaku po północnej stronie na Orlej Perci Czerwonego i prawdopodobnie zejdziemy sobie do Koziej Przełęczy. Kruks numer 2 w natarciu. 11 listopada, a pogoda jak w lecie. Można by w sumie w krótkim rękawku, co prawda mam dwie bluzeczki, takie cienkie termo na sobie. Jest naprawdę ciepło tutaj do słońca. Ostatni wyciąg tu przed nami został. Zaraz tam wychodzę i zjeżdżamy. Super ściana, super skała. Proste wspinanie. No i ostatni wyciąg. Początkowo tutaj prosty teren. Ale tu haków nabite. O, przeszedłem jakiś punkcik. Domyślam się. Ja tam tak nie ma koncertu. Nie wiem, czy to myślałem, ale to jest takie rzeczy. Nie wątpię. I zrobiona droga w butach podejściowych. Jest gąsienicowa. Musi być, to musi być.
Dobra, jedziemy. Jedźcie. Do czerwonego szlaku. Jedźcie. I spadamy. Nie spadamy. No nie, staramy się nie spadać. Staramy się tylko zejść. Skończony. Jesteśmy prawie w zmarzłej przełęczy, gdzie chłopek stoi. Teraz Magda pewnie zaraz zjedzie, Michał zaraz za nią. No i tutaj przedreptamy szlakiem. Jest troszeczkę śniegu i twardego takiego lodu, można by powiedzieć. Mamy tu jakieś takie drobne raczki. No i będziemy schodzić z powrotem do słoneczka. Tu niestety dużo chłodniej, trzeba się już ubierać. Zeszliśmy już z koziej przełęczy, jesteśmy z powrotem pod ścianą zamarłej turni, która tutaj tuż za nami oczywiście zaczęła w tym momencie dość mocno wiać, słońce praktycznie zaszło, także dzisiejsza mała wyprawa dobiegła końca, fajnie, że udało się tutaj to powspinać, było naprawdę cieplutko do słoneczka, po drugiej stronie na szlaku, na Orlej, na czerwonym szlaku trochę tego lodu i śniegu było, ale to mały fragment, raczki wystarczają w zupełności, żeby to pokonać. Także jeżeli Wam się podobało, to standardowo możecie zostawić jakąś aktywność, jakiś komentarz, subskrypcję, łapkę do góry. No i lecimy do domu, jutro piątek, do pracy.